Hello, z tej strony Denalek55 i witam was w Need for Speed World. I dzisiaj sobie trochę pogadamy. To jest coś w stylu audiologa. I dzisiaj sobie pogadamy o tym, jak kiedyś wyglądał World. Dokładnie. Jak kiedyś wyglądał World? Otóż wyglądał fajnie. Fajnie. Kiedyś wyglądał on o wiele lepiej niż teraz. To dlatego, że było pełno takich aspektów, które nie wiem, za które nie musieliśmy płacić, jakby nie musieliśmy się męczyć przy tym lub coś w tym stylu. Więc kiedyś, no, zacznijmy od samego początku. No cóż, w betę nie grałem niestety, ale po tym wszystkim, jak tam śledziłem, bo nie wiedziałem, że można było się dostać do bety bardzo łatwo. Po śledzeniu tego wszystkiego i tak dalej, czekaj, jaki by to samo wziąć, A klasa, B klasa? Dajcie mi sekundkę wybrać tylko samochód. A, weźmy kochca. Koksik. No. Nie to. No, no to w becie to było trochę inaczej. Połowa świata była zablokowana. I to była to. Nawet połowa, nawet większość świata była za. Ja piernicze. Co ja wziąłem? Beach Peace. Dokładnie to wam zaraz powiem. Pokażę raczej. Jak dobrze pamiętam, to chyba. Wiem, że ta część na pewno była. Nie wiem, czy ta część była, nie jestem pewien. Ale wiem, że na pewno na początku ta część świata była. Więc potem dodali zapewne tą część. Potem dodali cały świat z. Chyba prawie cały przynajmniej świat z Most Wanted'a. No i wiem, że prawdopodobnie jeszcze dodali Rockport. I na końcu ten Fortunę. No, no to mniej więcej tak wyglądał rozwój świata. No i na początku żadnych jakichś super samochodów wtedy nie mieliśmy. Większość z nich, w ogóle praktycznie wszystkie samochody nie miały nitra. Praktycznie żaden nie miał nitra oprócz jednego. Był jeden wyjątkowy samochód i był on zajece. To był BMW M3 GTR. Był to Cox, który królował przez od początku gry do przynajmniej 2011-2012 roku jakoś. Dopóki nie dodawali takich samochodów jak Lamborghini Murcielago LP640. To chyba był pierwszy samochód dodany, który miał mocne nitro. No i ogólnie rzecz biorąc, większość samochodu była za ISE i nie było czegoś takiego jak rotacje, jak dzisiaj. Nie było nic, była stała lista samochodów, za to były ciekawe eventy lub coś w stylu. Na przykład był T-Mobile, chciał się wypromować w Need for Speedzie i dali dla nowych graczy, dodali samochód, który kosztował 0. 0 ISE to była Mazda Speed 3, który jest zmalowany dniem T-Mobile, więc na starcie gry mogliśmy sobie taką Mazdę wykupić. Niestety się nie mam. Więc nie ma co tutaj gadać o niej. Teraz będzie od finish. I co jeszcze dali takiego bonusowego? Były 3 samochody z serii Port Royal. Wow, wow, wow. O! Tak, dokładnie. Był to Sporo Impreza WRX STI. Nie w wersji hatchback, wtedy jeszcze nie było wersji hatchback. Dodge
Challenger? Challenger chyba. Wersji. Też taki purpurowy. No i Audi R8 4.2. Więc same słabiutkie samochody, które w sumie wtedy na przykład R8 nie było aż takie słabe. Powiem szczerze, tamte R8, nie? Co było jeszcze takiego? No. A i te samochody były dość unikalne, ponieważ posiadały one części, które normalnie w grze nie dało się zdobyć. Masz magnesa. Tutaj się pewnie rozbije. O kurde, już się porozbijałem. Były to części właśnie Purple Royal, one były unikalne, w żaden sposób nie dało się ich zdobyć, że no ale ich teraz nie mam, bo części zostały zamienione. Kiedyś w ogóle była inna klasyfikacja samochodów. Kiedyś nie było A, B, C, D i można było przerzucać między nimi przez ulepszenie samochodu. Tylko były trzy tiry tak zwane. Tier 1, tier 2, tier 3 i w tierze pierwszym były takie samochody dość słabe, typu właśnie Dodge, Challenger, Charger, jakieś Mitsubishi Eclipse GT, te, które były na początku teraz, o Scirocco na przykład, ale były także wiele lepsze, jak na przykład, nie wiem co było, takiego Subaru Impreza? Nie jestem pewien, nie wiem czy on nie był w drugim tierze. Ale było tak, że w przyszłości, w dalekiej przyszłości, zanim prowadzili, było MR2. MR2, które naprawdę koksiło. Bo teraz, jeśli nie wiecie, nawet w A-klasie MR2 można coś wygrać, więc kurde. Naprawdę nieźle. No. Tiże drugim bardzo dobrym samochodem na przykład był Lotus Elise. Nie wiem, były takie właśnie średniawe samochody. W tierze trzecim oczywiście same Hoxy i tam królował M3 GTR. Spróbujmy coś tu przejechać dalej. Jeszcze jednym. No. I było także inna klasyfikacja części, słuchajcie. Kiedyś były tylko tak zwane trzy kluczyki. Na początku tylko nie było gwiazd, tylko były kluczyki takie. I najlepsze samochody, najlepsze części to były właśnie prosy. I były także tak, różne unikalne części, które na przykład ten Purple Royal, które nie dało się zdobyć. Potem wprowadzili części czterokluczykowe, aż w końcu zmieniło się to na gwiazdki, a cały wygląd tych części się już totalnie różnił. Nie wyglądają one tak jak teraz. Kiedyś miały w ogóle każdy stopień części miał inny obrazek i bardzo łatwo można było go odróżnić. A co ze skillami? Skillów kiedyś w ogóle nie było. Były tak zwane punkty doświadczenia, które się po prostu po nabitym levelu pojawiało nam się okienko, w tym co mogliśmy wydać część na pewnego skilla, który umacniał nas ten po prostu nas umacniał naszego kierowcę. To był w Wordzie taki element RPG-u, możliwość rozwijania naszego kierowcy. Niestety go usunęli, bo uznali, że ten element jest totalnie niepotrzebny. Raczej, jak nie tyle niepotrzebny, co utrudniał ludziom. Po prostu słabsi gracze byli słabsi od tych lepszych i mieli duże problemy. Na przykład oni mieli lepszy perfect start, coś, no to wiadomo, nie? Poza tym, mając 50 level, nie 60, kiedyś był maksymalny 50,
Mając 50 level, miało się chyba właśnie 50 punktów, jak dobrze pamiętam. A to było dość dużo, mam powiedzieć szczerze. I właśnie mieć takie wymaksowane, bo żeby jeden skill wymaksować, potrzeba było 3 punkty. I dobra, się sobie tak wymaksować wszystko. Kurde. Ale koksiarskie samo. Ale można było kosić naprawdę. No. To było niezłe, ale czy trzeba było to zmieniać na te skille co teraz? W sumie niekoniecznie jak dla mnie. Myślę, że bez zmiany tego tak, żeby było fajnie, bo był ten element RPG, a to mi się bardzo podobało bardziej właśnie. Tylko nabijałem level po to, by móc sobie zdobyć nowy punkt, by być jeszcze lepszym, nie? To oczywiście było bardzo miłe, nie? I po coś się grało, po coś były te levele. W sumie kiedyś level miał grać nicza u nas, tylko ze względu na... raczej level nie był tylko potrzebny do tych punktów. Także level odblokował nam nowe trasy na mapie. Kiedyś nie było rotacji tras, tak jak teraz, tylko normalnie były na mapie wszystkie trasy, tylko ograniczał nas level, nie? Raczej nie widzieliśmy wszystkich tych tras, ale mieliśmy te, które nam level pozwala. Jak mieliśmy maksymalny poziom, mieliśmy całą paletę tych tras. To było o wiele lepsze dla mnie. Nawet 5 razy lepsze niż teraz, bo nie możemy po wszystkich wyścigach sobie pograć. Nie było także zbytnie ograniczenia na tiry, raczej były parę wyścigów na ograniczenia tirów, ale nie aż tak. To co ja wychodzę z tego? No. I co nam jeszcze level? Level nam odblokowywał nowe samochody. Słuchajcie, kiedyś właśnie większość samochodów było za IEC. Jedynie co nas ograniczało to właśnie poziom. Kiedy nabiliśmy nowy poziom, mogliśmy sobie nowy samochód kupić. Oczywiście jeszcze kasę trzeba było nabić. Kiedyś samochody były o wiele tańsze. Na przykład taki 240 SX, 200 SX jeszcze pamiętam, że nie było. On kosztował chyba z 2000? Co myślicie? What? Jak to możliwe? Bo kiedyś pieniądze się nabijało strasznie wolno. Nawet na ucieczkach drużynowych. Nabijanie tych pieniędzy było strasznie wolne, ale za to wszystko było o wiele, wiele, wiele tańsze. No to co nam jeszcze ogranicza level? O, autofinisze, nawet dwóch autofinisze. Co nam jeszcze level ograniczał? Ograniczał nam naklejki. W sumie do teraz nam ogranicza. I po prostu nie zostało to usunięte przez te lata. Po prostu nie wiem, czy twórcy zapomnieli o tym lub coś. Po prostu jak założycie nowy kont, zauważycie, że nie macie dostęp do wszystkich naklejek. On był tym oto finisherem, no. Zablokuję go. Raport nic nie dają tej grze. No. To mówię o tych naklejkach, o poziomie. Czy coś jeszcze było? Już nie pamiętam do końca, ale chyba coś jeszcze było związane z częścią. Ja nie jestem pewien. A raczej tak. Coś było związane z częściami właśnie. Ale to już takie stare czasy, że to masakra. W ogóle na starcie gry nie było Team Escape'ów, nie było zwykłych pościgów, nie było dragów, nie było tych wszystkich trybów, co właśnie wymieniłem. Były same okrążenia i sprinty. Potem dodali, ale raczej zacznijmy od tych zwykłych pościgów.
One tak naprawdę były, tylko w innej formie. Policja po mieście na dowolnej jeździe jeździła swobodnie. Wystarczyło, że stuknęliśmy ją, by zacząć pościg. Było to z jednej strony wkurzające, ale bardzo, bardzo fajny element w dowolnej jeździe. No, Crusher. No fajnie, tak jeździmy sobie przez miasto, patrzymy, policja, ona nic tam nie robi, a jak w nią uderzymy, to nagle pościg się zaczyna. W ten sposób mogliśmy praktycznie w każdym miejscu rozpocząć pościg. Mi się to tam podobało, nie? Ale niestety usunęli to, bo wiele ludzi się skarżyło, że stukają tą policję i wkurza ich to, nie? No to zrobili takie, jakie teraz mamy. Potem dodali Team Escape'y. Team Escape'y... Na początku było tylko parę Team Escape'ów. Aha, nie było High Stake ani Undergrounda. One doszły potem. Były tylko te Team Escape'y, co teraz... Oprócz tych... Te czteroosobowe. I one były podzielone na tiry. Na tirze pierwszym był... dobrze znany All In. Raczej znaczy niedobrze, przez nowych graczy nie jest w ogóle znany. I Compromised. Compromised jest łatwiejszy od Alina i nie wiem z jakiego powodu. I nie wiem z jakiego powodu. Alin został teraz dla klasy E. On jest tak ciężki, że czasami nie da się dojechać, nie? Ale pamiętam dobre czasy, jak na czacie, w tym czacie, co teraz mamy, był czat Free Roam. O, właśnie, ten czat. I tutaj wszyscy, którzy byli na dowolnej jeździe, mogli ze sobą pisać. I były tylko napisy... kto na Alina potrzebuje czterech na Alina i tak dalej, i tak dalej. I się zapraszali koledzy, raczej ludzie, i grali ze sobą. Było to bardzo fajny element, bardzo mi się podobał. No. Co jeszcze takiego pamiętnego? Dragi potem dodali, pamiętam, o, dragi, jak, o, tutaj to zdjęcie takie przerobione zrobili z dragami. Bardzo, no ale to nie było ekscytujące. Wszyscy oczekiwali driftu. Przez całego worlda wszyscy oczekiwali driftów, a oni dodali dragi. Nie rozumiem tego. Wszyscy moi znajomi chcieli po prostu driftów. Oni dragi dodali, bo chyba nie łatwiej było. Gra zaczęła się psuć, kiedy odeszło Black Box. Raczej zostało wywalone przez Electronic Arts. I Quick Climb Studios wprowadziło i zaczęło prowadzić grube zmiany. Poprzez dodawanie samochodów za boosty, takie już koksiarskie, które były lepsze od tych za IGC. Było to... Dużo osób się na to oburzyło i no i zaczęło tracić nadzieję w tą grę. W końcu nawet Quick Climb Studios, które jeszcze coś robiło, które prowadziło m.in. ten nagi, odeszło i mamy teraz Easy Studios, które już ma totalną olewkę na World. Mógłbym wam coś jeszcze ciekawego powiedzieć o starych czasach Worlda. No ale cóż, powoli mi się czas skończył. Nie chcę, żeby ten filmik trwał nie wiadomo ile. No i to jest w sumie tyle, jeśli o to chodzi. Mógłbym jeszcze wam parę rzeczy opowiedzieć takich ciekawych. Dobra. Kończymy. Komentujcie, oceniajcie, klikajcie lolowaty guzik. Niedługo powstanie jeszcze na... Powstaną w sumie dwa filmiki. Nie wiem za ile. Już ostatni filmik będzie chyba za 4 tygodnie. Więc następny filmik będzie zapewne za 2 tygodnie. Z Worlda oczywiście. Tak, podobny do tego. Dobra. No to już mówiłem te trzy magiczne słowa. Więc starczy powiedzieć jedno. Siema.